pokażę mój najlepszy dom. Raczej no jakby to wygląda jak piramida, ale to jest akurat dom. Budowałam chyba 3 godziny. Pogrzeb na pewno i jeden dzień całego świata, oj, bo pierwszy raz w dziejach. Na przykład stwierdził moje auto, no tak dokładnie go jeszcze nie zrobiłam, ale jeszcze go kończę go. Także po raz pierwszy, ale pokażę sobie to kolejnego konklawę. Benedykt XVI spocznie w grotach watykańskich, a do trumny zostanie włożona grudka ziemi z jego stron z Bawarii, którą pomimo 41 lat spędzonych w Watykanie zawsze nosił w sercu. Z innymi to bym załatwiła. Z Watykanu, Magdalena Wolińska, Riedi. Przyjaciel papieża Polaka, przyjaciel Polski i Polaków, tak o Benedykcie XVI mówią jego współpracownicy. Polskę odwiedził już na początku pontyfikatu i była to wizyta, która przeszła do historii. Karol Jałtuszewski. Ojoj. Najbliższy współpracownik Jana Pawła II. Bardzo blisko związany z Polską i Polakami. Dlatego rok po wybuchu na papieża. To. Dobra, wchodzimy do domu. Oj, a tu co? Czemu tu nie ma drzwi? Nie muszą tu być dzieci. W maju 2006 roku odwiedził Warszawę, Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Oświęcim i Kraków. No ale to mi chyba nie pasi. Aż 300 tysięcy wiernych wzięło udział w mszy świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Zrobić. Do historii przeszła także wizyta papieża z Niemiec. A, i niedługo będę nagrywała na laptopie, też tak powiem, tylko... Wydarzeniem, które do dziś wielu Polaków wspomina ze wzruszeniem, było spotkanie Benedykta z młodzieżą na krakowskiej Łodzi. Mimo, że ten papież mimo swojego wieku, 80-tki już może jutro albo w poniedziałek zacznę nagrywać, ale w poniedziałek oczywiście muszę iść do tej głupiej rozwalnej szkoły. A myślę, nie chcę iść, oczywiście. No ale dobra. W reżyserze trochę wyjęcie muzyki i tak tylko powiem, że słyszycie wiadomości, ale no ja mieszkam w Babcim akurat, to tam trochę może się dziać. Dobra. Tu jest na przykład jadalnia. Świat utracił jednego z najwybitniejszych teologów, napisał prezydent Andrzej Duda, papieża emeryta, żegnalesz premier. Specjalny komunikat wydał zarząd telewizji polskiej. Zarząd TVP z wielkim smutkiem i żalem przyjął wiadomość o śmierci papieża seniora Benedykta XVI, jednego z największych autorytetów Kościoła. Człowieka o wybitnej inteligencji i ludzkiej skromności, przyjaciela świętego Jana Pawła II. Na przykład Kościół w Polsce o nim pamięta. Cały episkopat zbiera się tu powiedzmy, że mam szafeczki oczywiście. W świątyni wieczności o 12 godzinie na mszy świętej pieczyki, no oczywiście, że mamy tutaj jeszcze ten... tego zmarłego papieża. Papieża, który kochał Polskę i Polaków z wzajemnością. Karol Jałtuszewski. Tytan intelektu, jeden z ważniejszych myślicieli swoich czasów, tak mówią o nim nie tylko katolicy. Józef Ratzinger, jako profesor, wykładowca i przez ponad 20 lat. Jeszcze nie widziałam swoich wiary. Bronił z doktryny Kościoła, dla jednych był autorytetem, dla innych celem. Jan Koras. Przez długie lata pontyfikatu Jana Pawła II, a później podczas własnego, ten skromny, łagodny, ujmujący człowiek był tarczą Kościoła. Balkonik. Był jedną z najważniejszych postaci życia intelektualnego. Będzie nas rozwijał. Uczył nas, jak łączyć zrozumienie. Wiarą i rozumem bronił doktryny i nauczania w kwestiach teologii, dialogu międzyreligijnego, planowania poczęć ideologii LGBT. Siła i przywiązanie do Kościoła przyniosły mu wrogów i miano Pancerkardinal. Ponieważ w wielu kwestiach zasadniczych, elementarnych nie było pola manewru, żeby zmieniać dogmaty, nazwano go żelaznym, nieprzejednanym kardynałem. Jako prefekt kongregacji nauki wiary dyscyplinował duchownych, szczególnie z Ameryki Południowej, którzy głosili tak zwaną teologię wyzwolenia. Doceniał bardzo przywiązanie do depozytu wiary, do tradycji, że Kościół nie może odrywać się od swojej przeszłości. Góry jeszcze nie wziąłem, bo to miłości do Chrystusa oczywiście, że brat nie przeszkadzało robił, ale mu zachować pokornej postawy. Módlcie się za mnie, abym nauczył się coraz mocniej mam kochać święty Kościół. Oj, Boże, dopiero, was, dopiero teraz uważam, że to jest i wszystkich razem. Próby wyrzucenia Chrystusa tu z chrześcijaństwa mamy stały się największym do problemem Kościoła. Wyrugowania Boga z przestrzeni wiary. Wiele zabiegał w tym względzie, aby ludzi zbliżyć do Chrystusa i zbudować autentyczny, prawdziwy Kościół. Wow, a tego tu ja nie widziałam. Nie był zwolennikiem multikulturalizmu i bezrefleksyjnego podejścia do innych religii.
Wskaż mi, co nowego wniósł Mahomet. Znajdziesz jedynie to, akurat co złe koło wioski to jest. Lecimy do wioski, sprawdzimy, co jest w Kowalu. Choć te słowa to średniowieczny cytat, wywołał w 2006 roku burzę. Ale Benedykt XVI, któremu udało się prowadzić szczery dialog ze światem islamu, nie bał się wyrażać własnego zdania. Przestrzegał przed bezrefleksyjnym otwieraniem wspólnoty europejskiej na kraje o tradycji muzułmańskiej. Może Brescy też nie pozostawiając po sobie intelektualny testament, który na gruncie nauki prowadzi do Boga. A bo to jest w starej wersji Minecrafta zrobione. Teraz zauważyłam, że to są... Dobra. Wojna, pandemia i związany z nimi światowy kryzys gospodarczy nie powstrzymały polskich ambicji gospodarczych i politycznych. Ostatni rok pokazał, że Polska z jednej strony jest coraz ważniejszym graczem na arenie międzynarodowej, muszę już kończyć. Potrafi zadbać o bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin. Oh my god, popatrzcie, tak to wygląda. Rok 2022 upłynął. Widzimy się, za chwilę jeszcze jeden filmik nagrywam w motoryzacji domu. Pokażę wam jeszcze jeden dom. Toczące się tuż za naszą granicą.